taka prawie że wyjątkowa już edycja, ponieważ jest wstępem do jubileuszu. Przyszłorocznym tego, w tym roku rozpoczynamy 10. jubileuszową edycję tego konkursu i oficjalnie możemy już to ogłosić i zaprosić Państwa. Natomiast na początek tego wydarzenia chciałabym oddać głos panu Krzysztofowi Kamińskiemu, wiceprezesowi Grupy Azoty ZAK S.A. Jest mi miło, że po raz drugi występuję w tej roli, że możemy się spotkać na 9. edycji konkursu Złap Zająca. Ten konkurs jest mi znany, bo to jest jak gdyby jedna z inicjatyw konkursu programu Responsible Care, czyli programu, który pokazuje, czy ma za zadanie jak gdyby oswojenie i pokazanie tego, co chemia robi dla społeczności, ale również pokazanie tego, że w naszym otoczeniu, bo są interesujące obiekty przyrodnicze, bo przecież te zdjęcia, tak jak pamiętam z poprzednich edycji, często były robione właśnie na terenie nawet zakładów, szczególnie tu w Kędzierzynie, gdzie te wszyscy w całej Polsce, w całej chemii wiedzieli o tych statkach jeleni, które tam gdzieś przemykały na peryferiach zakładu i tym się szczyciliśmy. Jest dalej tej zwierzyny sporo, bo jeżeli rano się przyjeżdża do firmy, to często można spotkać, a to zające, no co niektórzy mają problem z dzikami, ale no pokazuje to, że chemia może koegzystować w jakiś sposób. Ta przyroda taka nieoswojona może koegzystować z wytworami pracy człowieka. Proszę Państwa, to jest też drugi raz, kiedy również młodzież będzie prezentowała, czy prezentowała swoje prace i będziemy ich nagradzali, bo tutaj w tym konkursie wyłoniła się już jak gdyby czołówka tych, którzy robią to bardzo profesjonalnie, no ale też nam chodzi o to, żeby i młodzi ludzie poprzez ten obiektyw patrzyli na naszą, na otaczającą naszą przyrodę, na naszą rzeczywistość trochę w taki inny sposób. Na co dzień jesteśmy zabiegani, to gry komputerowe, dużo akcji, natomiast tutaj trzeba wykazać się dużym spokojem. Te wszystkie zdjęcia są uchwycone, takie bardzo ciekawe momenty i widać, że ci, którzy je wykonywali, musieli wykazać dużą dozę cierpliwości i takiego zmysłu artystycznego, bo jednak przecież zdjęć robimy mnóstwo, ale nie każde jest interesujące. Także jest mi miło, że możemy się spotkać i jeszcze raz jak gdyby w takiej atmosferze pokazać, że Grupa Azoty, w szczególności Zakłady Azotowe Kędzierzyn, jednak oprócz wspierania sportu, bo to jest nasza duma i chluba i chociaż ostatnio te wyniki nie są takie za rewelacyjne, ale kibice zawsze będą wspierać nasz klub. Jednak również w tej takiej bardziej niszowej działalności również wspierają i są. I jesteśmy dumni, że nasi pracownicy robią takie zdjęcia, zajmują wysokie miejsca w konkursie Złap Zająca, który też przecież robi się coraz popularniejszy i inni również mają duże apetyty na zwycięstwo. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, jak kapituła programu Responsible Care i ci, którzy tam zasiadają w jury, jak ocenią pracę naszych ludzi, jeśli mogę użyć takiego słowa.
dla pana Artura Żarczyńskiego za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii fotoamator, czyli dla nowych uczestników tegorocznej edycji Złap Zająca. Dziękuję bardzo. Naprawdę gratulacje. Paulina Ogaza, pierwsze miejsce w kategorii wiekowej dla klas 4-6. Dalszego rozwoju tego talentu. Michał Tkacz, pierwsze miejsce w kategorii wiekowej dla klas gimnazjum. Człowiek, który wystartował po raz pierwszy w konkursie i od razu zdobył pierwsze miejsce. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Faktycznie pierwszy raz to był udział jako fotoamator i w ogóle w ogólnym konkursie tak samo. Co prawda tam w ogólnym nie zajęłem jakiegoś tam miejsca, ale no za tak, tak. Zdaje się, że tu widzę pańskie zdjęcie. To jest drugie miejsce w którym z konkursu? To jest w tym głównym konkursie azotowym dla już nie fotoamatorów, nie? Czyli generalnie zdobył pan pierwsze miejsce, drugie miejsce, dobrze policzyłem, czy jeszcze coś trzeciego było? Nie, tam chyba już nie. A co jest na tym zdjęciu, które zwyciężyło? Ogólnie to zdjęcie jako fotoamator, w ogóle ogólnie, bo dwa zdjęcia moje się przedostały, że tak powiem, do dalszej edycji. To chyba główne było zdjęcie właśnie, które polowanie, że tak powiem, zadecydowało chyba. No oczywiście tam to też pokażemy. Czy pan od dawna robi zdjęcia? Znaczy tak po prostu sobie, jak gdzieś wyjeżdżam. Czyli rozumiem, że to w zasadzie takie pamiątki z urlopu? Pamiątki, ale przy okazji staram się uchwycić coś ciekawego. Właśnie tak jak tamto zdjęcie drugie, to są, no, to jest chochoły, czy jakoś tak nazwałem to. Snopki po prostu na pietraszące, gdzieś tam na górze. Tego już się nie spotyka gdzieś tak u nas tutaj szczególnie, już są zwinięte. Tak, rzeczywiście to ciekawy fragment krajobrazu, ale tu są rzeczy, które stoją, więc może się je łatwiej robi, prawda? Zwierzęta właśnie tak, tutaj jest troszeczkę ciężej. No, to otóż to. Moment, to był taki moment, że tak szczerze mówiąc, to widziałem tylko patyka jakby z daleka. Mówię tylko, że ten patyk się poruszał i szybko zareagowałem, patrzę się na to, okazało się polowanie przy okazji na żabę. Czyli jak, to jest kwestia szczęścia czy kwestia wypatrzenia? Trzeba obserwować po prostu. Trzeba obserwować, co się dzieje wokół nas i wtedy się, że tak powiem, wychwyci to, co można, to, co trzeba. Ale akcja, która wydarzyła się na tym zdjęciu, chyba nie odbywała się w zwolnionym tempie, więc musiał się pan wykazać błyskawicznym refleksem. Tam było kilka zdjęć, także no, trzeba było coś wybrać, nie? Jedno z takich lepszych, no niektóre nie wyszły, tak szczerze mówiąc, bo za szybko jednak. I to jest też pamiątka z urlopu, czy to jest robione gdzieś w okolicach Kędzierzyna Koźla? Nie, to jest pamiątka właśnie z urlopu z Beskidu Wysypowego, koło Kasiny zresztą wielkiej. Zatem życzę panu większej ilości tak udanych urlopowych pamiątek. Dziękuję bardzo.